Na zakończenie rundy jesiennej w 9. grupie wielkopolskiej klasy B Masowia Kraszewice zagrała z zespołem z Dębnicy. Dąb z racji remontowanego boiska rozgrywa swoje mecze na sztucznym w Ostrzeszowie. Tak było i tym razem. Masowia już do przerwy udowodniła, że przeciwnik nie sprawia jej najmniejszych problemów. Przed startem spotkania o przeciwnikach nie wiedzieliśmy za wiele. Jest to drużyna niedawno założona. Graliśmy z nimi raptem w zeszłym sezonie bodajże 2 mecze. Od ostatniego meczu ich skład też znacząco się zmienił. No, to jest B-klasa, no, tutaj gramy swoje, tutaj każdy się bawi, to nie jest profesjonalna piłka. Podopieczni Jarosława Pudełko po zmianie stron prowadzili już 7-1. Mecz 11. kolejki zakończył się wygraną gości 11-2. Aż 9 bramek strzelił nasz rozmówca Marcin Zabiegała, po jednej dołożyli jeszcze Dawid Kolenda i Karol Golanowski. Świetna runda w wykonaniu kraszewickiego zespołu, który ma duże szanse na mistrzostwo na finiszu sezonu. Póki co najbardziej przeszkadza im w tym LZS Trzcinica. Prezes Stanisław Bąkowski nie ukrywa, że takie wyniki to piękny prezent na kończące się tegoroczne obchody 90-lecia istnienia klubu. Przypomnijmy, że Masowia urodziny świętowała w lipcu. Na tą 90-tkę chłopaki chcą bardzo awansować i widać po tej rundzie, że gramy dobrze. Natomiast zdarzyły się wpadki, jednak wtedy nie mieliśmy zawodników podstawowych. Grał drugi garnitur. Jednak, tak jak mówiłem już wcześniej, nie mamy takiego składu, który by był na każdą niedzielę cały czas, ponieważ zmieniamy z uwagi na zajęcia chłopaków na studiach, egzaminy i również praca na zachodzie. Stąd takie są zmiany w kadrze. Warto dodać, że Masowia w swojej grupie strzeliła najwięcej bramek, bo aż 38, i straciła ich najmniej, tylko 9. Bąkowski zdradził nam, że na wiosnę nie są przewidywane żadne zmiany. Kadra składa się głównie z zawodników pochodzących z okolicznych miejscowości. Z Doruchowa mamy jednego zawodnika, który chce u nas grać, ponieważ tam się nie mieścił w kadrze. Mamy z Czajkowa trzech chłopaków, mamy z Kuźnicy Grabowskiej. To są te najbliższe okolice. Powiem, że jeżeli chłopaki chcą, przychodzą z innych klubów, gdzie nie mieszczą się, nie grają, więc przychodzą do nas i u nas dostawają szansę. Teraz czas na zasłużony odpoczynek, by po nowym roku wziąć się do ciężkiej pracy na treningach. Liga powróci dopiero pod koniec marca.